Cześć, witam na kanale info Prawa. Jak siać seler korzeniowy i seler naciowy? Według mnie najlepszy sposób na siewy. W poprzednim sezonie siewy nastąpiły w połowie lutego, no teraz jest to kilka dni wcześniej. Uprawa poszła bardzo dobrze, a jak pójdzie teraz, no to zobaczymy. Posłuchajcie wszystkich informacji o siewie i o samej produkcji rozsady selera. Standardowo polecam wam moje produkty, czyli książkę Info Uprawa jako uprawicja warzywa. Jest to książka o uprawie 64 warzyw, kalendarz warzywnika 2024, innowacyjny kalendarz warzywny, no i smyczki z miarką. Zapraszam na stronę infouprawa.pl i na Allegro. Teraz są do końca lutego bardzo dobre promocje. Jest kilka opcji na produkcję rozsady. Pierwsza to siewy w jednym pojemniku w odpowiedniej odległości, no i potem lekkie rwanie korzenia przy sadzeniu. Widziałem takie rozsady, no i były niezłe. Druga opcja to też no siewy do jednego pojemnika, gęste siewy i gdy roślinka będzie miała jeden liść właściwy, czyli te no, zwykle są dwa liście, czyli te, czyli te dwa pierwsze listki plus jeden liść właściwy, czyli razem są trzy listki, to pikujemy je do większych pojemników. Tutaj jednak ważne, żeby przy pikowaniu nie wsadzić rośliny głębiej niż wcześniej rosła. Według mnie uprawa z pikowaniem jest niezłym pomysłem, ale najlepiej jest wysiewać rośliny już do większych pojemników. Od razu do właśnie pojemników ja używam takich wielodoniczek tak 4-5 cm średnicy. Taki sposób jest według mnie najlepszy, to znaczy, że pojedynczy się, to znaczy można sobie wsiać po kilka nasion w jedno miejsce i później zostawić tylko jedno, a nie, że właśnie z tym y, pikowaniem. Jeśli chodzi o rozmiar, no to widziałem rozsadę Selera w większych pojemnikach typu 300 ml, no i, no i ta rozsada no wyszła bardzo dobrze, to jest też świetny pomysł, choć według mnie te wielodoniczki 4-5 cm średnicy, to jest taki optymalny rozmiar. I tutaj bardzo ważne, że nasiona siejemy na głębokość 0 cm, no 0. Nie że wiecie 1 cm, cen, centymetr, pół cm i tak dalej. W większości przypadków nasiona siejemy na jakąś głębokość. No a tutaj ja polecam nasiona wsiać wprost na ziemię, no niczym ich nie przykrywać. Warto jednak nasionka lekko przyklepać do ziemi, po prostu je tak na no lekko przycisnąć. Seler korzeniowy i seler naciowy siejemy w zasadzie tak samo, stąd właśnie jeden ten wspólny filmik. Trochę daty się tutaj różnią, bo seler korzeniowy siejemy na rozsadę od lutego do marca, według mnie najlepiej tak od połowy lutego do marca. I najlepiej teraz też y, tak siać właśnie seler naciowy, ale można go też wysiewać nawet w maju, chociaż w maju no już będą znacznie mniejsze zbiory. Ale chodzi o to, że seler naciowy można, można uprawiać dłużej. Dużej. Można tą rozsadę rozpoczynać przez dłuższy czas. Seler można siać nawet w styczniu, chociaż ja tego nie preferuję. Tutaj no, już różnie może z uprawą wyjść, bo no, też no, mało jest światła, są mniejsze szanse powodzenia na udaną uprawę. Jeśli wam nasionka we wcześniejszych latach nie wschodziły, były problemy, no, bo czasami z selerem jest problem, to je moczcie w wodzie przez kilka godzin, a nawet i cały dzień. Ja nie moczę tutaj, bo mam, no, mam zwykle bardzo dobre rezultaty seler korzeniowy mi wychodzi dobrze no zawsze mówię co i jak robię, ale największe to mi rosną selery naciowe wiecie takie, takie bardzo duże tutaj uwaga, bo właśnie to są selery naciowe one właśnie takie wielkie rosną, no i ciekawostką jest że seler naciowy może wydać plony ponownie co mogliście zresztą zobaczyć w poprzednim sezonie, gdy go zebrałem właśnie do zera a on i tak mi odrósł i to odrósł bardzo dobrze, to nie było tak, że bo czasami tak jest na przykład z brokułem wam tak pokazywałem w zeszłym roku, że drugie plony były Wyraźnie mniejsze, a tutaj no plony były naprawdę bardzo dobre. Te dru drugie plony były bardzo dobre. No ale wracając już do rozsady, wysiewając teraz, no liczę, że gotową rozsadę będę miał mniej więcej w połowie kwietnia. Jeśli u Was zwykle w tym czasie jest chłodno, no to wstrzymajcie się z wysiewem tego warzywa tak do przełomu lutego i marca, no żebyście mieli gotową rozsadę w maju. Bo generalnie no to sadzenie rozsady powinno być tak właśnie od maja do czerwca, no ale jeśli będzie dobra pogoda no to ja już zaryzykuję sadzenie w połowie kwietnia, no zobaczymy jak, jak to będzie z pogodą, liczę na to, że będzie dobra, bo różnie to bywa, czasami tak jest, że właśnie, że pogoda jest kiepska i nawet w czerwcu są problemy z przymrozkami. Do produkcji używam podłoża do siewu i pikowania. Po wysiewie zraszam podłoże, no to jest ważne, żeby nie podlewać ziemi mocnym strumieniem wody, bo szczególnie przy takich małych nasionkach, jakie ma seler, no one ze sporym prawdopodobieństwem zmienią swoje miejsce, więc ja mam opryskiwać i nim zraszam podłoże. Tutaj Wam powiem, że mimo tego, że jest sporo warzyw, które można szybko przenieść do tunelu foliowego czy też szklarni, no to ja zalecam produkcję rozsady selera w domu, na razie w domu. Później dopiero będę rozsadę hartował, no u mnie teraz rozsada będzie doświetlana, ale bez doświetlania przy oknie w pełni nasłonecznionym jest też spore prawdopodobieństwo udanej uprawy. Tak sobie myśląc, na jakie przeciwności mogą Was spotkać podczas produkcji rozsady, no to nie widzę jakichś większych właśnie przeciwności, jeśli chodzi o rozsadę selera. No, wszystko powinno dobrze pójść. Hartowanie u mnie rozpocznie się w kwietniu. No, kto wie, może już tak na przełomie marca i kwietnia będę przenosił rozsady właśnie pod osłony, z czasem już zostawiając je nawet w tunelu foliowym na noc. No, ale według mnie, seler nie jest aż tak wytrzymały na chłodniejsze temperatury, jak choćby por i cebula, których uprawę teraz właśnie też rozpocząłem bo tamto mógłbym wcześniej przenieść do tunelu foliowego czy też szklarni, a tutaj to jednak zalecam ostrożność. Dobra temperatura kiełkowania to tak między 21 a 24 stopni. Później można zmniejszyć tak temperaturę do 17-18 stopni. Według mnie to jest ważne, żeby seler miał ciepło przy wschodach, no bo te wschody właśnie mogą długo trwać, nawet mogą trwać miesiąc. Więc dbajcie o ciepło szczególnie do momentów wschodów. Rozsada będzie gotowa do sadzenia, gdy będzie miała tak 4-5 liści właściwych, no ale jak będzie to też miała mniej czy więcej, to też można ją będzie normalnie sadzić, więc tutaj to jest takie, że byłoby ok, gdyby miała te 4-5 liści, ale jak będzie mniej, to też będzie dosyć dobrze. Późniejszy rozstaw sadzenia dla serera korzeniowego, no to tak mniej więcej co 25 cm w rzędzie, co 30-40 cm między rzędami. Dla naciowego co 25-40 cm w rzędzie, co 30-50 cm między rzędami. Czyli dla tego naciowego no jest troszeczkę szerszy rozstaw, bno, bo on rośnie jednak większy. Dobre sąsiedztwo: brokuł, kalafior, kalarepa, kapusta, kapusta pekińska, ogórek, pomidor, por, rzepa, szpinak. Złe sąsiedztwo sałata. No i to by było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Też dziękuję za postawienie mi wirtualnej kawy. Naprawdę zaskoczyło mnie to, jak dużo osób mi tą wirtualną kawę postawiło. Link do tego wsparcia jest w opisie tego filmu. Zapraszam do oceny tego filmiku i subskrybowania kanału. Info, prawa. Pozdrawiam.